Czy bransoletki mogą mieć wyjątkową moc? Nie chodzi tutaj o żadną moc magiczną, ale o gesty solidarności i pomocy. I to pytanie kieruję dzisiaj do mojego gościa, do Ingi. Inga Trachowa jest moją towarzyszką spaceru, tak możemy powiedzieć. Inga jest podopieczną Fundacji Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont. No i właśnie przygotowuje, wykonuje bransoletki. Po co? Po to, żeby właśnie pomóc obywatelom Ukrainy. No ale właśnie jak to jest z tą mocą tych bransoletek, Inga? Zaczynam robić te bransoletki po to, żeby pomóc właśnie Ukrainie. Nie mogę siedzieć tu tak na miejscu i patrzeć jakieś wiadomości, co się dzieje na Ukrainie. Więc pomyślałam sobie, że mogę zrobić właśnie takie bransoletki i będę zbierała pieniążki na pomoc dla Ukrainy. A w ogóle kiedy zrodził Ci się taki pomysł? Już to trwa jakoś tak ponad miesiąc czasu. Właśnie tych robienia bransoletek. Mhm. A jak długo Ty mieszkasz w Polsce? Bo to nie jest tak, że Ty w ostatnim czasie przyjechałaś do Opola. Mieszkam tu dość sporo już, czyli 4 lata. Mhm. I właśnie dowiedziałam się, co się dzieje na Ukrainie i zrobiło mi się bardzo źle. Miałam troszkę, można tak powiedzieć, taką depresję. W ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić, żeby pomóc właśnie Ukrainie. I tak zaczynałam robić te bransoletki, żeby właśnie tam pomóc. Mhm. No i właśnie masz te bransoletki tutaj ze sobą. One oczywiście są w barwach Ukrainy, czyli niebiesko-żółte. No jak wygląda taki proces wykonywania jej? Ile to trwa? I czy możesz nam trochę pokazać, chociaż jakie są te wzory, tak? Jak się plecie? Bo to są takie sznurkowe bransoletki. Tak, tak. To są bransoletki robione z makramy. Zajmuje to mi około jednej bransoletki pół godziny max. Zaczynało się od tego, że mieliśmy zajęcia w świetlicy. Jedna z pań nam pokazała, jak robić właśnie takie bransoletki. No i się nauczyłam i bardzo mi się spodobało. Najpierw chciałam robić inne bransoletki, żeby pomóc Ukrainie, ale stwierdziłam, że to jest fajny taki wzór, fajny. I później zaczynałam robić właśnie też takie bransoletki, które nauczyłam się sama robić i to jest mój pomysł tak troszkę. Mhm. No i pomogła mi w tym robieniu świetlica Oaza. Mhm. Czyli kupiła mi makramę, dużo sztuk. Robienie bransoletek jest proste. No i każdy może się nauczyć, na pewno mu się uda. Okej. Okay. Czy są tylko te dwa wzory, czy jeszcze? Tak, jest? Tak. Na razie są dwa, ale chcę robić więcej, chcę mieć nowe pomysły na nowe bransoletki, na wzory różne. Więc mam nadzieję, że to pójdzie dobrze i pomożemy Ukrainie. Mhm. No właśnie, a chciałabym taką bransoletkę. To w takim razie, co powinnam zrobić? Gdzie powinnam się zgłosić? Jak wygląda ta pomoc? Właśnie jak to się przekłada bezpośrednio na pomoc obywatelom Ukrainy? Można skontaktować się z świetlicą, czyli od 17 do 19 godziny można przyjść, odebrać swoją bransoletkę. Jedna bransoletka kosztuje 15 zł i wszystkie pieniądze przekażemy na Ukrainę. Rozumiem. Wspomniałaś o tym, że kiedy dowiedziałaś się o tym, co się wydarzyło, czy dzieje na Ukrainie, to zrobiło Ci się przykro, tak? Tak. No bo oczywiście wszyscy mamy świadomość tych strasznych wydarzeń, które odbywają się za naszą wschodnią granicą, ale właśnie dzisiaj, jak Ty się czujesz, będąc tutaj? Jak odbierasz to, co się właśnie dzieje tam? No bo nie wiem, czy jesteś tutaj z rodziną, czy Twoja rodzina została na Ukrainie? Jesteśmy wszyscy tutaj, ale miałam taki moment, że powiedziałam nie oglądam teraz telewizji, nie oglądam wiadomości, żeby uspokoić siebie. Bardzo płakałam dużo czasu. Nie wiem, jak w 2022 mogło się takie coś stać. W ogóle nie wiem. Bardzo mi jest przykro przez to. To jest sytuacja, z którą no, nie można się pogodzić, nie da się pogodzić. Tak. Ale czy rzeczywiście pomaga Ci w tym ten fakt, że włączasz się w pomoc, że robisz coś, żeby właśnie swoim rodakom, żeby wesprzeć swoich rodaków? Nie chcę siedzieć po prostu na miejscu. Ja mam w głowie, muszę coś robić, muszę działać, bo naprawdę chciałabym tam właśnie być, na Ukrainie,
Chciałabym tam jakoś też pomagać, ale nie ma takiej możliwości. Boję się o swoje życie i o życie wszystkich Ukraińców. Ale jest tu bezpiecznie i że mam taki cel, pomóc Ukrainie. Chcę pomagać Ukrainie. To chciałam podziękować Świetlicy Oazy, że naprawdę dała mi taką możliwość, żeby pomagać Ukrainie właśnie. Czy twoi koledzy, koleżanki, osoby z twojego otoczenia na znak solidarności noszą właśnie takie bransoletki, czy twoje bransoletki? Tak, tak. Okej, czyli macie taką też swoją społeczność i rozumiem, że do tej społeczności cały czas można dołączać. Tak. Rozumiem, w takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę i za ten spacer. I oczywiście jeszcze raz tutaj powtarzamy, że jeżeli ktoś chciałby właśnie nabyć taką oto bransoletkę, która wykonywana jest własnoręcznie przez Ingę, to musi zgłosić się do Świetlicy Oaza i wówczas będzie mógł sobie ją tam kupić, nosić i okazywać tym samym wsparcie dla obywateli Ukrainy.